Hej, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku w Wyngold TV. Dzisiaj przychodzę z ważną akcją. Powstrzymaj burzę! Kochani, słuchajcie, według australijskich wierzeń zabicie pelikana wywołuje straszną burzę. A dla nas śmierć każdego zwierzęcia to burza, którą chcemy i możemy powstrzymać każdy z nas. Na swój sposób, na lokalną skalę, na co dzień możemy powstrzymać burzę. Przyłącz się do akcji Powstrzymaj burzę. Zastanów się, co jesteś w stanie zrobić, by pomóc zwierzętom w swojej okolicy. Zrób to, co możesz. Dla kotów, psów, ptaków i innych zwierząt w okolicy. Każde twoje działanie jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne. Także my już dzisiaj byliśmy nakarmić kaczuszki, zresztą chodzimy bardzo często. Rzucamy im chlebek, żeby się najadły. Jak macie jakiś stary, który został chlebek już taki twardy, to one tak to zjedzą. Bo we wodzie wtedy namięknie ten chlebek i ptaszki sobie zjedzą. Pewnie, że tak. Oczywiście ptaszkom możemy również zostawiać jedzonko na drzewie na przykład. Ale nie tylko ptaszkom, bo i kotkom, i pieskom, jeśli widzicie jakieś na ulicy, też im trzeba pomóc. Jakieś kotki czy tam... Możemy, jak jest na przykład na ulicy, to też można go, nie wiem... Nakarmić, prawda? Nakarmić. Sobie gdzieś u nas kiedyś, pamiętacie, przychodził taki kotek pod dom, pod drzwi i też mu dawaliśmy mleczko i jedzonko. Tak, i Nikola była mała, to myślała, że ten kotek zostanie, ale na drugi dzień niestety już go nie było. Najadł się i poszedł dalej w świat. Ale mamy naszego. On kilka dni przychodził, chyba dwa albo trzy dni przychodził. Może i był dwa, trzy dni. Później sobie poszedł, bo już się najadł. Ale był fajny ten kotek. Bardzo fajny. Także mam nadzieję, że możemy na was liczyć, że ta akcja Powstrzymaj burzę będzie, słuchajcie, wszyscy będą o niej wiedzieli. Naprawdę, słuchajcie, przekażcie dalej swoim znajomym, swoim kolegom, koleżankom, wszystkim. I piszcie w komentarzach hashtag Powstrzymaj burzę, a my zapraszamy na mały trailer filmu, który jest właśnie w kinach, Chłopiec z burzy, także zapraszamy do oglądania. Nie da mi umrzeć. Niesamowite. Brawo, panie domku! Burza idzie. Chłopiec z burzy. Słuchajcie, a teraz dla Nikoli takie wyzwanie. Sprawdzimy, jak Nikola dobrze zna ekologię właśnie. Takie na temat oczyszczania środowiska, świata i tak dalej, i tak dalej. Także sprawdzimy, jaką ma Nikola wiedzę. I wpisujemy w Google same quizy. Ekologia. Więc Nikola. Już mamy quiz przygotowany. Pierwsze pytanie. Co się najpóźniej rozkłada? Jeszcze mamy banan, reklamówka i kartka. Ja myślę, że chyba reklamówka. No, nie wiem, zobaczymy. Tak myślę. A wy co myślicie? Też tak myślę. Dobrze. Dlatego trzeba reklamówki używać eko. W elektrowni, co? W elektrowni wiatrowej energię elektryczną wytwarzają maszyny napędzane... Ciekawe czym? Silnym wiatrem, promieniami słonecznymi, czy przez... wiatrem. Wiatrem. Tak. Nieraz jak jedziemy, to widać, prawda? Właśnie. Takie wiatraki. Takie wiatraki ogromne. O, co tutaj przewidzieliśmy? Jak ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Środowiska. Okej, lecimy, co tam jest. No to mamy segregować śmieci, nawozić ziemię papierkami po cukierkach. I wyrzucać skarpety przez okno. Tata, co myślisz? Zdecydowanie pierwsze. Mama? Ja też. Ja też. No bo te skarpetki rażają przez okno, chyba nie. No nie. Za bardzo. Skarpetki to można do kosza wrzucać do prania. O, krzywy las w Nowym Czarnowie. Co to jest? To nazwa ośrodka, który sprząta lasy. Skupisko wierzb o charakterystycznie wygiętych pniach. To skupisko sosen o charakterystycznie wygiętych pniach. Ja chyba myślę, że to lub to. No właśnie, no bo to ja nie pamiętam, żeby było taki ośrodek, któryś z... Nie, to raczej pierwsze odpada. Myślę, że to ostatnie. Też tak myślę. O, jest! I jak się nazywa... Czekaj, to już jak się nazywa najmniejszy... Najmniejszy park narodowy w Polsce. To akurat wiem. Wiesz? Tak. A co to jest? Co
pomysł? Parki są bardzo niedobre dla zwierzątek. Co to jest? Torwowiec. Błotny. Torfowiec błotny. Co to jest? Ja nie wiem. Roślina chyba. Tak. A, strzeliłaś. Nie, widziałam. Tak? I czy już koniec? Rosiaczka. Rosiczka. A, rosiczka, bo ja to nie widzę w kamerze. Bezłodygowa, zwyczajna, okręgłolistna. Jezu, myślę, że tak to. O, świetnie! Udało ci się, 7 na 7. Słuchajcie, udało Super. Się. Także słuchajcie, Nicoli nawet wyszedł ten quiz, zdobyła 7 punktów na 7, czyli ma pojęcie o ekologii. Ekologii. Ale słuchajcie, wy też wejdźcie sobie w takie same quizy, spróbujcie rozwiązać właśnie to, lub są jeszcze inne naprawdę pytania. Bardzo dużo, bo sprawdzałam. Tak. Tak. Więc jeśli wam się podobał ten odcinek, zostawcie oczywiście łapeczki w górę, możecie też zasubować mój kanał, wpadajcie na mojego Instagrama i na TikToka. Pamiętajcie o hashtagu Powstrzymać burzę! Tak jest, a my zapraszamy także do kina na film Chłopiec z burzy. My już byliśmy, jest naprawdę super. Fajne. Troszeczkę jest smutny, ale można iść z całą rodziną do kina, bo jest naprawdę fajny film. Tak. Polecamy, naprawdę. Fajne. Ale nie zdradzamy wam, o co chodzi w tym filmie, bo nie ma tak, sami widać zobaczycie. Trochę tutaj, ale... No coś tu widać, coś tu widać. No, widać. Tak. Także jeśli się odcinek podobał, to łapki w górę i... Piłam już. I subskrybujcie. Subskrybujcie, tak. A my pozdrawiamy was bardzo serdecznie wszystkich. Pa, pa. Pa. Pa, pa.